Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będziemy testować aż dwa nowe samochody i weźmy sobie jakąś mapkę. Nie wiem, czy ja będę robił nimi jakieś tam pełne misje i w ogóle, ale chciałbym je sprawdzić, jak one się będą sprawdzały na tych drogach, autostradach Spin Tiresowych rosyjskich. Dobrze, i są to pojazdy bardzo dziwne. Ja nie mogłem znaleźć ich nigdzie w internecie. Nie wiem, czy to są właśnie zrobione ogólnie przez graczy, jako takie pojazdy, o, sobie, które można przetestować w grze i nie ma ich odpowiedników w realnym świecie. Przynajmniej ja chwilę poświęciłem na to, aby to szukać i tego znaleźć nie mogłem. Więc one się tutaj w grze nazywają Voto 79 i Voto 80. Oba te pojazdy sprawdzimy sobie na wzgórzu. Sprawdzimy, jak one się będą. O! Na pierwszy rzut oka samochód wygląda na nisko zawieszony. Dosyć nisko, jak brzmi. Nie wiem, czy to nie jest oryginalny dźwięk z gry, z jakiegoś pojazdu, ale auto jest naprawdę. No, mi się wydaje, że nisko zawieszone. Tutaj jest pierwsze takie wzgórze. I już tak troszeczkę tym przodem jakby zahaczamy, ale no nie ma co ukrywać, ten pojazd jest stworzony do tego, aby mieć jakiś konkretny ładunek na sobie. I teraz tak, blokada dyferencjału już na starcie jest zablokowana, więc nie możemy jakby jej odblokować. Zerknijmy dookoła, jak wygląda ten pojazd. Tutaj mamy, ojej, może zmienimy sobie kamerę. O, widać teraz wszystko. Ojej, jakiś osprzęt. To się wszystko obraca? Nie obraca się. To są chyba wały napędowe, ale one w tej wersji się chyba nie obracają, ale nie wiem, może to jakaś hydraulika, cholera wie co to jest. Ale to wygląda jak jakieś dyferencjały, wały napędowe, więc to myślę, że te wały powinny się obracać, ale no pewności nie mam. Może to rzeczywiście jakaś hydraulika, nie mam pojęcia co to jest. Auto, znaczy z wyglądu jest takie bardzo kwadratowe. Voto 79, tamten samochód, za chwilę do niego dojdziemy, też jest bardzo ciekawy. No i tak, sobie śmiga i zobaczymy, czy on da radę. No, raczej powinien sobie dać radę. No kurde, mamy tutaj napęd na 8 kół, więc nie powinno być takiej drogi w Speed Tires, gdzie by sobie ten samochód nie poradził, chociaż. No jak wspomniałem, jest dość nisko zawieszony i może być tu problem. Teraz jadę z wyłączonym AWD, więc tak sobie średnio radził. A, może się inaczej ustawię, bo mi się ewentualna przyczepa zespawni na tamtym drugim pojeździe, do którego zaraz, jak wspomniałem, dojdziemy. Na razie zobaczymy sobie modyfikacje, czy dodatki, jakie możemy tu załadować. Pierwszym z nich jest taki wielki kontener. Nie wiem, co on robi. On sobie po prostu jest. To są chyba punkty garażu, garażowe. A, fajnie. Cztery punkty garażowe. To bardzo fajna sprawa. Zobaczmy, czy mamy tu jakiś garaż do odblokowania. No, chyba mamy, czy nie? Logs kiosk, lumber. Parę samochodów jest tu także do odblokowania. Jest garaż. No dobrze, to w takim razie zrobimy sobie tak. Tutaj weźmiemy sobie, no, to co sobie wzięliśmy, ten kontener, nazwijmy to, na pakę. A jeszcze dodatkowo możemy tutaj doczepić przyczepkę Unity Trailer i Carriage Trailer, czyli po prostu na drzewo. Weźmy sobie, żeby przetestować osiągi tego samochodu, weźmy sobie Unity Trailer. 400 litrów paliwa i 600 punktów naprawy. Z tym, że paliwo by trzeba było uzupełnić, bo no raczej to będzie puste na obecną chwilę. A drugi pojazd, Voto 80, to jest już hardkorowy prototyp. Początkowo myślałem, że tutaj są okna i ten koleś siedzi jakoś niżej, ale wygląda na to, że tu jest jakaś cała ta jednostka napędowa. Na pierwszy rzut oka to tutaj wygląda dziwnie. Wygląda to jak pojazd kosmiczny, jakiś naprawdę futurystyczny. Gości sobie siedzi tutaj, mamy normalną chyba kierownicę, nie jakiegoś pada, Joya, nie wiem co. Więc no, wygląda to naprawdę jak jakiś marsjański pojazd. Ale tak, możemy sobie tutaj dodać traktor.
Door, ale to ciekawe, bo mamy niby to siodło. Jakieś dziwne to siodło jest. Nic nie możemy do tego przyczepić, więc to jest w ogóle niepotrzebne. Są punkty garażowe, które możemy sobie załadować. Nie wiem, szukałem nazwy nawet tej Protok. Protek? Protok, w sumie to chyba Protok, a nie Protek. Ja szukałem pod Protek. Jak chcecie, to poszukajcie odpowiednika tego samochodu w realnym świecie. Czy to jest rzeczywiście jakiś samochód z realnego świata? Nie mam pojęcia, nie mogłem tego znaleźć i to mnie właśnie zaciekawiło. No i weźmy sobie tutaj też garaż, trailer i odpalmy tą maszynę. Również brzmi bardzo fajnie. Wydaje mi się, że mamy tutaj standardowo włączony napęd na wszystkie koła. Raczej na 100%, no to jest hardkorowy pojazd. Z tym, że może niekoniecznie, bo ja nie widzę tutaj z przodu żadnego połączenia napędowego. Są to jedynie koła jakoś tam skrętne i też nie mam pojęcia, na jakiej zasadzie one się skręcają. Czy tam w środku jest coś poprowadzone, jakaś hydraulika? Cholera wie. Ale całe to zawieszenie w tym pojeździe jest naprawdę bardzo ciekawe. I zobaczymy, jak się nim będzie jeździć. Ogólnie rzecz biorąc, fajne jest to, ogólnie w Spin Tires, że nawet taka modyfikacja, którą ktoś sobie dodał, wszystko tutaj chodzi w tym pojeździe. Zawieszenie i on się też fajnie buja. Ja nie wiem, czy on się będzie tutaj wyginał jak inne pojazdy, które tutaj mamy w tej grze, ale na uwagę zasługuje fakt, że naprawdę zawieszenie w tym pojeździe sobie działa, więc okej. Nie jest to na pewno pojazd najbardziej aerodynamiczny, jaki widziałem w życiu. A zobaczę, czy możemy tutaj... O, jest oświetlenie. Jest oświetlenie. Naprawdę, on jest paskudny. Boże. A o aerodynamikę nam tutaj za bardzo nie chodzi, no bo wiadomo. Jedziemy tutaj sobie bardzo, bardzo powoli. Włączam blokadę dyferencjału i chyba możemy śmigać, tak? Dobra. No i co? Mamy tutaj trochę punktów garażowych i pojedziemy sobie od razu tym pojazdem do garażu, a później spróbujemy przyjechać tym drugim. Myślę, że one będą w miarę... Chociaż nie, nie powinny się tak samo prowadzić, no bo hej, są dwa różne pojazdy. Ten ma 6 kół, tamten ma 8. A tamten powinien mieć większy promień skrętu. Ojej. Pierwsza przeszkoda. Zobaczmy, ja się tutaj ładnie ustawię, żeby nie spaść. No i tak, udało się to pokonać. Naprawdę pojazdem się jak na razie bardzo fajnie jedzie. Wydaje mi się troszeczkę, że to zawieszenie z tyłu jest twarde, że te koła nie chodzą za bardzo. Coś tam się ruszają, ale myślę, że to jest zrobione w ten sposób, aby te koła nie obcierały o górną część tego pojazdu. I tutaj jest bardzo fajny test, pierwszy, bo trzeba pokonać takie dość hardkorowo ostre serpentyny. Więc blokada dyferencjału wyłączona. Powoli sobie jedziemy. Fajnie koła się blokują. Znaczy to nie jest w sumie fajne, to nie jest pożądany efekt, ale przy takich prędkościach to nie ma większego znaczenia. Mogą się troszeczkę blokować. Chociaż ogólnie nie powinny, no. No ale ABS przy takich prędkościach to fajnie to wygląda. Tak, ja pamiętam, oglądałem kiedyś chyba jakiegoś Jamesa Bonda i nie wiem, czy Jamesa Bonda, jakiś film akcji w każdym razie. I tam był taki motyw, że jak ciężarówka hamowała i ta naczepa ciężarówkowa leciała tak bokiem i... ojej, muszę... O, właśnie tak. I zablokowały się koła w tej naczepie, no to one tak fajnie podskakiwały. To było fajne. To taki moment, kiedy opona zrywała przyczepność z nawierzchnią i już nie wytrzymywała tego napięcia i po prostu guma puszczała. One, wtedy właśnie opony mogą właśnie pękać, jak się za bardzo je przeciąża. Dobra, powoli, powoli, bo tutaj ten promień skrętu nie jest taki duży, jak mi się wydawało, ale na pewno jest większy niż w tej drugiej ciężarówce, która będzie miała tutaj spore problemy chyba z wykręceniem. Tym bardziej, że doczepimy tam jeszcze jakąś przyczepę, która dodatkowo powinna utrudnić ten proces. Z tym pojazdem poszło bardzo fajnie. Jadę sobie tu na luzie.
No i z terenami, jak widać, radzi sobie... Znaczy terenami, no kurczę, nie wjechaliśmy jeszcze w takie hardkorowe tereny, więc nie ma o czym mówić. Ale na pewno coś tam przetestujemy. Wiem, z tego co pamiętam, na tej mapce można wpieprzyć się w naprawdę konkretne kłopoty, kiedy wjedziemy w jeziorko. I tam przetestujemy właśnie obie te ciężarówki. Nie będziemy transportować drzewa, bo te pojazdy nie mają zbytnio możliwości transportowania na przykład dużych kłód, więc trzeba by było zrobić kilka kursów, ale zobaczymy, może zrobię jeden kurs chociaż, żeby coś tam dostarczyć. Tutaj mamy pojazd, który nas kompletnie nie interesuje, bo będziemy bawić się tylko tymi modyfikowanymi. Dobra. Okej. I... Okej. Garaż odblokowany. Tutaj niedaleko chyba jest możliwość... Ojej. Aha, bo mi się... Bo mi się odczepiła ta przyczepka. Garycz i... No właśnie, tutaj nie możemy nic więcej jakby dać. Weźmy sobie garaż. No, niech to wygląda jakoś ładnie. Bez tego garażu ten samochód będzie wyglądał jakoś tak pusto, tak myślę. Tutaj gdzieś po drodze powinna być stacja paliw. Tutaj się odblokowuje kolejny pojazd. I tu znowu kolejny, ale one nas nie interesują. Dobrze. Dojechaliśmy sobie w to miejsce tym pojazdem. Teraz tutaj jakiś jest jeszcze do odblokowania. Teraz zajmijmy się tym drugim. No i ten drugi już będzie miał tu konkretniejsze zadanie. Nie dość, że jest ciężki, cięższy sporo. Unity. A dobra, to bez znaczenia co, byle ona sobie była. I tak jestem zaskoczony, że... No bo zobaczcie. To sobie wywalimy. I tak jestem zaskoczony, że możemy tylko takie coś zainstalować, czyli nadwozie do transportu średnich kłód maksymalnie, gdzie taki pojazd myślę, że powinien mieć jeszcze dodatkową przyczepkę, żeby móc transportować długie kłody. To takie trochę niemiłe moim zdaniem. Ale okej, weźmy sobie coś naprawdę ciężkiego, punkty garażowe. No i startujemy tym wielkim gnojem. Tutaj zdecydowanie promień skrętu będzie dużo większy, a to dlatego, że nie tylko dlatego, że ten pojazd jest większy i cięższy, bo to też wpływa oczywiście, ale dlatego też, że mamy tutaj cały czas włączoną blokadę dyferencjału. I to zdecydowanie wpłynie na to, że będziemy mieli przerąbane, gdy będzie trzeba pokonywać te hardkorowo ostre zakręty przy zjeździe. Już to widzę. Ja tam chyba od razu włączę sobie skrzynię manualną, tak żeby na jedynce powolutku sobie zjeżdżać w dół. To jest dość istotne. O, tutaj nawet drabinka z boku jest, a z drugiej... Ojej, zapomniałem o tym mostku, już bym prawie źle najechał. Samochód jest bardzo kwadratowy. Ale daję sobie radę, ten most jak się wygina, o jest. Masz wrażenie, że to się zaraz upierdzieli. W sumie, w realnym świecie to powinno normalnie już się zapaść pod ziemię dawno. Cała ta konstrukcja biedna. Dobra, to jeszcze nie tutaj. Tak sobie wygląda nasz cały zestaw. I... Powoli, powoli, powoli. No i dobra, tu trzeba powoli też wykręcać. Jakiś grzybek wielki jest, przejedziemy go. Króliki nie będą miały co jeść. No i bardzo, bardzo powoli tutaj trzeba operować. Weźmiemy sobie skrzynię manualną i nawet jedynkę. A nie do końca, wbijemy na pół chyba sprzęgle. Tak to się profesjonalnie... O, o! Pierwszy problem, o którym tak myślałem, że się pojawi, o którym myślałem. Zahaczamy nadwoziem o podłoże. Tu są jeszcze takie chlapacze z przodu. Ale to nam tak naprawdę niewiele pomaga. Okej, weźmy sobie... Bardzo, bardzo powoli będziemy tu zjeżdżać. To jest dość istotne, no bo... Gdybym tutaj zaczął gazować, albo dać... Jakbym dał skrzynię automatyczną... No to samochód zdecydowanie szybciej by nam się tu sunął z tej góry. Trzeba od razu robić jak największy łuk, a i tak pewnie bez... Za jednym razem tego nie wykręcimy. Więc powoli. Dobra, już mogę się łamać chyba. Szkoda, że nie mogę tego z góry zobaczyć. No ale prawdziwy tracker raczej nie widzi tego, jak wyglądałoby to z góry. Już za daleko zajechałem.
dobra. Skrzynia manualna jest świetna, bo jest bardzo wygodna. Jak ja gram sobie na padzie, to tutaj od tego jest gaz, a tym drugim triggerem sobie po prostu hamuje, tak? Jest sam hamulec. A w momencie, kiedy mam skrzynię automatyczną, no to ten drugi trigger odpowiada za wsteczny też. Co jest czasami niewygodne. Dobra, zmniejszymy troszeczkę tutaj. Więcej sprzęgła jakby. Dobra, i próbujemy zjechać. I co jest najlepsze, to jest dopiero pierwszy zakręt, a więc... wszystko przed nami. Dobra, on tak przebiega. No nie ma opcji, żeby go przejechać po prostu tak za pierwszym razem. Ojej, troszeczkę weźmy więcej tego biegu. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Prawie, że obciera. Kurczę, nawet fajnie to ścięte jest, ta kabina. Jest tak pomyślane, żeby te koła... jak fajnie te opony widać, jak się wyginają, jak tam poddają się tej trakcji. Ta kabina jest dosyć fajnie wyprofilowana, bo w większości przypadków wydaje mi się, że nie będzie problemu, aby gdzieś tam obcierało jakoś strasznie, chociaż przy wyjeździe... Jak tu wysoko, jakby stąd spaść. Nie polecam. No dobra, ten zakręt poszedł naprawdę spoko. Tu nie trzeba się zbytnio przejmować. Nie będę nawet dodawał gazu, bo pojazd chyba sobie sam spokojnie zjedzie. My natomiast musimy się przejmować tym, co zaraz nas spotka. O, właśnie, bardzo dobrze mi się ta kamera ustawiła. Już sobie powoli hamuję. I robimy łuk, żeby się tylko dobrze tu złamać. Trzeba niestety troszeczkę ścinać. Niestety, no kurczę, taka dola. Oj, i chyba już za późno. Bardzo powoli trzeba. Okej. No, kurde. Dobra, to zrobimy to tak. Nie powinno nam puścić ten zaczep. No jeszcze jest w miarę akceptowalny poziom skrzywienia. Okej. No i trzymajcie się. Bardzo fajne dźwięki podczas kamowania. Nie wiem, czy ja tutaj wykręcę, bo może być problem. O, tutaj muszę zahamować. Skręcić maksymalnie w lewo. Okej, i teraz powinno się udać. O, jakoś się tam wygiął, tu się przegiął i się udało. No i dobra, dojeżdżamy. Jeszcze jeden taki hardkorowy zakręt nas czeka, ale myślę, że sobie poradzimy. Może właśnie powinienem wyłączyć napęd na wszystkie koła, żeby ten samochód, żeby poprawić skrętność. Tak, to powinno pomóc. Zobaczymy właśnie, jak sobie z wyłączonym napędem na wszystkie koła poradzi na tym zakręcie, czy rzeczywiście coś się poprawi, czy też nie. Tutaj zresztą jestem lepiej ułożony i wydaje mi się, że ten zakręt ma troszeczkę łagodniejszy profil. Także powinno być lepiej i myślę, że już powinienem się wykręcać tutaj. Bardzo powoli, nie mogę za szybko. Zresztą ja mam regulację gazu na padzie. To bardzo ciekawe, bo gdy naciskam gaz, samochód sunie do przodu. To za sprawą blokady dyferencjału, ale i tak jestem zaskoczony. Ups, ups. I tak jestem zaskoczony faktem, bo nie powinno tak być, gdy mam wyłączone AWD. Dobra, ręczny. Ładnie sobie tu wykręcimy. Puszczam ręczny. O, ta przyczepka z tyłu nie ma łatwego życia. Ale jakoś się udało. No dobra. Jedynka plus i grzejemy. A tutaj już chyba tylko automat, bo prędkość jest duża. I nawet spróbuję nie włączać AWD, bo teraz będzie taki... O, właśnie, tu jest ten problem. Nie, to jednak z tym... Ja zobaczę, kiedy ta ciężarówka będzie obcierać strasznie tym przodem. Tutaj będzie jedno takie wzniesienie. Przy wyższych prędkościach może być naprawdę problem.
Jeżdżę jak pijany, ale no tutaj jest troszeczkę trudno opanować się. Uwaga! Okej. I tutaj pod górkę. Spróbujemy troszeczkę bez AWD. A nie, radzi sobie. Tutaj było takie wzgórze, gdzie myślałem, że będzie problem, ale jest okej. Tak naprawdę bardzo jestem ciekawy, jak te dwie ciężarówki poradzą sobie w wodzie. Gdy będzie trzeba przejechać przez naprawdę konkretne takie jeziorko i dość grube błoto. Grube, dobrze powiedziałem. No dość głębokie błoto, może tak. Więc ja podejrzewam, że tamta druga, mniejsza ciężarówka sobie z tym poradzi bez problemu. Ale tutaj może być problem z tą naszą ośmiokołową ciężarówką. Tym bardziej z jakąś tam małą, znaczy ta mała przyczepka, ona w ogóle nie przeszkadza, ona tam nic nie robi praktycznie. Ona może jedynie blokować, kiedy będzie trzeba się wycofać czy coś, a tak jest całkiem w porządku. Zahamujemy sobie na chwilkę. Mi chodzi o... moment, tutaj się wyjeżdża. O, mi chodzi o ten fragment, ja może myszką pokażę. Tu się wyjeżdża do takiego jeziorka, można je całe przejechać, ono nie jest głębokie, ale najbardziej hardkorowe błoto jest tutaj. Dodatkowo tu jest taki bardzo stromy zjazd, nieźle obłocony i to jest naprawdę konkretny test dla naszych obu ciężarówek. Dlatego spróbujmy. Spróbujmy może, nie wiem czy na jedynce plus byśmy tu podjechali. Ach, za mało mocy. Nie da rady, nie da rady. Także tamta ciężarówka myślę, że jest spoko. Ona jest wyżej zawieszona, ma bardzo fajne zawieszenie z przodu. Wygląda brzydko, ale myślę, że osoby, które tworzyły ją właśnie, wiedziały co robią i może jak starczy nam czasu, to sobie ją przetestujemy też, ale teraz spróbujmy od razu jechać do drzewa. Chociaż może warto by było przerobić sobie tę ciężarówkę na coś innego. W sensie do transportu drzewa. Dobra, hops. Okej, to wywalimy. I weźmy sobie... Nie. W sumie... Weźmy sobie jeszcze karcz. Okej. I teraz nasz zestaw wygląda tak. Teraz nie mogę lepiej obrócić kamery, żeby pokazać cały zestaw drogowo-offroadowy. Okej. O, i tak wygląda nasz zestawik, tak? Tu mamy przyczepkę i tam mamy nadwozie do transportu średnich kłód prawdopodobnie. Tu stoi nasz pojeździk futurystyczny, mam nadzieję, że się tu kurczę zmieszczę. Mieściłem się bez problemu, znaczy tam trochę uszkodzeń zadałem, ale to naprawdę nie jest problem. No i dobrze, teraz będziemy troszeczkę lepiej widzieć. Teraz zwróciłem uwagę, że ten pojazd jest bardzo, bardzo szeroki. Nie wiem, czy tak wcześniej taki był. Nie, ja myślę, że to nadwozie do transportu kłód jest po prostu takie szeroki i cały pojazd wydaje się bardzo szeroki, ale jeśli odnieść by to do... On jest i tak szeroki, tak czy inaczej, no bo zobaczcie na tego ludzika, on sobie siedzi na skraju kabiny, po środku wejdzie jeszcze ze dwóch ludzi, jeszcze z boku wejdzie ze dwóch ludzi. Także on ma chyba ze 4 metry szerokości. Nie mam pojęcia ile ma, ale... Moje Volvo chyba by weszło na niego w poprzek. Można by było go tak ustalić. Nie wiem, no teraz takie, tak trochę może przesadziłem, ale na pewno jest to bardzo, bardzo szeroki statek. Bo ja bym tego samochodem nie nazwał, to jest kurczę jakiś lotniskowiec. Dobrze, powoli robi się ciemno. Zobaczmy jak wyglądają tutaj światła. No, troszeczkę widać pojazd się uszkodził podczas tego jednego małego zderzenia. Jest kurde wielka lokomotywa, ja pierdziu. Znosi go za sprawą właśnie tej cały czas włączonej blokady dyferencjału. Ale ja sobie z tym poradzę, nie z takimi rzeczami sobie radziłem z Spin Tires. Cały czas mam gaz do końca,
No i w takim błotku te koliny są naprawdę głębokie, tego nie widać, ale one są głębokie i one są już tak specjalnie wyryte na potrzeby tej mapki. I tutaj pojawia się problem właśnie z prześwitem. Ten pojazd ma dość mały ten prześwit, jego zaletą jest moc i duża moc. I powinien sobie z tym poradzić, ale ryje strasznie podwoziem o glebę. Dobrze, i teraz dylemat. Czy jechać przez całe jezioro wzdłuż brzegu, czy pojechać tutaj po lewo, gdzie widzimy, że jest trochę płcizna. Ja to może pokażę. W tym miejscu jest tak troszeczkę jaśniejsza woda, to znaczy, że tam jest płytko. Mógłbym jechać też tutaj brzegiem, tak trochę dookoła, ale zdecydowanie nie chciałbym jechać tutaj na wprost, bo no to skończyłoby się totalną klęską. Niezależnie od tego, jaki pojazd bym miał, on by po prostu utonął. Dlatego pojadę sobie bezpiecznie tutaj w lewo. Wyłączę na chwilę napęd na wszystkie koła. Dobra, włączymy i jedziemy. Cały czas jadę na pełnym gazie. Naprawdę pojeździk sobie radzi, chociaż widać ewidentnie, że całe podwozie odbija się wręcz od tej gleby. Ale teraz zacznie się prawdziwy sprawdzian, bo ta droga, ona nie wygląda, ale ona jest naprawdę mega błotnista. Może się okazać, że tego nie przejadę. Chociaż jak do tej pory wszystkie pojazdy, jakimi jeździłem, ośmiokołowe, tutaj radziły sobie bez problemu. Tak ja jakoś w tym pojeździe nie czuję zbytnio tej mocy, ale nie ma się co dziwić. Nie będziemy, o właśnie o tym mówiłem, nie będziemy tutaj mieli jakichś hardkorowych przyspieszeń, bo jest to masa ogromna. I nie wyobrażam sobie, żeby to nagle od 0 do setki przyspieszało mniej jak 20 sekund, o ile w ogóle setkę osiągnie. 20 sekund, kurde, 20 minut chyba. No i co, udało się. Minusem tej drogi tutaj jest, a raczej jej urokiem jest to, że jak ją rozjeździmy, tym ona jest trudniejsza do przejechania. I tu są dodatkowo jeszcze kamienie i jest to wzgórze, o którym mówiłem. No i tutaj tak, fajnie się zjeżdża i w ogóle jest ekstra. O, nie spojrzałem na paliwo, mam trochę mało tego paliwka. No, fajnie się zjeżdża i w ogóle wszystko cacy, tak. Ale podjechać już nie będzie tak różowo. Ta góra jest naprawdę stroma, tego tu teraz nie widać może. Ale nie wiem, jak ten zestaw sobie z tym poradzi, prawdę mówiąc. Dlatego załadujemy sobie drzewa po pachy i spróbujemy dojechać do garażu z powrotem pod tą górę, bo to będzie największe wyzwanie dla nas. Mek. I myk, jesteśmy. Warto byłoby się odwrócić, ale myślę, że nie będzie problemu. Dobra. Tu możemy dłużej? Nie możemy. Can't carry. O shit, tu możemy tylko małe. Aha, bo to jest. Okej. Okay. O, fajnie. Czyli możemy średnie, tak jak myślałem. No i dobrze. Tu mamy 2 punkty, tu mamy 4, czyli w sumie jest 6. I do odblokowania jakiegoś tam punktu potrzebujemy 8 punktów towaru. Jakby, tak? Więc trochę nam jeszcze brakuje. Niektóre. Mało które ciężarówki mogą przewieźć od razu cały towar, żeby odblokować czy wykonać cel. O kurde. Będzie ciężko jednak wykręcić. No, przypomniało mi się właśnie, że ten samochód, ten pojazd, ten lotniskowiec to coś ma bardzo duży promień skrętu, a więc może być naprawdę konkretny problem teraz. Ja jakoś to popcham. No mówię, ta przyczepka to jest w ogóle maskotka w porównaniu z tego pojazdu. On może z nią robić, co mu się podoba. Bo to w ogóle nie jest dla niego przeszkoda. Ta moc, kurde, ten moment obrotowy. Shit. Dobra.
udało się jakoś wykręcić. No i zobaczymy, jak poradzi sobie na tym podjeździe. Właściwie ten test jest najciekawszym, najbardziej interesującym i jest to test, na który bardzo czekałem, bo no tutaj niewiele, mało która sobie ciężarówka poradziła, którą już prowadziłem Spin Tires na tej mapie. Zrobiła się noc, mógłbym zrobić dzień, ale wtedy bym prawdopodobnie stracił całe paliwo, bo tutaj traci się paliwo właśnie jak się zmienia porę dnia, gdy jesteśmy gdzieś na trasie. Co jest dziwne, no bo z logicznego punktu widzenia, jakby się kierowca przespał w kabinie, to by sobie wyłączył silnik i gitara, tak? No ale ponieważ jest to Spin Tires, jest to gra, więc twórcy muszą nas jakoś ukarać za to, że będziemy sobie ułatwiać w ten sposób, że będziemy mogli sobie w każdej chwili zmieniać porę dnia. Dobrze. No i podjeżdżamy. Słychać, że ciężarówka ma naprawdę ciężko. Ja sobie może wrzucę jedynkę. Bo na dwójce to nie ma co nawet haratać tej skrzyni biegów. No i w czym jest tutaj problem? Problem jest z małymi kamyczkami, które sprawiają, że nasza ciężarówka jakby buksuje i poskakuje. I ta góra ma jakby dwa etapy. Pierwszy etap, który właśnie przejechaliśmy, jest mniej stromy, a bardziej stromy właśnie w tym momencie ciężarówka usiłuje podjechać. Mamy włączone AWD, blokady dyferencjału standardowo. I wygląda na to, że ciężarówka radzi sobie na złoty medal przy podjeździe, jak na razie. Koła naprawdę wypełniają każdą szczelinę w tej górze, tak, aby jak najwięcej przyczepności złapać. To jest bardzo fajna sprawa. Tutaj mamy trochę tych kamieni. Z którymi też raczej, to w ogóle ta ciężarówka sprawia, że te kamienie się rozwalają na kawałeczki. No i dobra, jak jechaliśmy po drzewo w tamtą stronę, to ciężarówka nie była załadowana, ale teraz mamy już konkretny ładunek na pace, a więc będziemy bardziej wtapiać się w błoto, przez które właśnie przejeżdżam, usiłuję przejechać. Okej. Nie no, jakoś nawet idzie, jest w porządku. Jestem w sumie pozytywnie zaskoczony, nawet chyba wrzucę automat. Zobaczymy, czy uda się tu wbić wyższy bieg. Oj, powoli tracę przyczepność, ale ciężarówka ją odzyskała. Zostało mi zaledwie 16, już 15 litrów paliwa, 14 i teraz 13. Także to paliwo, ten twoja zżera paliwo po prostu. O Boże, nie chciałbym mieć takiego garażu, absolutnie. I co jest najgorsze, prawdopodobnie paliwa zabraknie nam w miejscu. Ja nie będę tutaj się bawił. Jedziemy w rzekę i zabraknie nam, tak czuję, że zabraknie nam akurat tutaj. Spróbuję wyłączyć AWD. Zużycie paliwa nieco spadło, ale zostały nam 2 litry. I tak się składa, że akurat chyba wyląduję w tym jeziorku. I chyba z niego nie wyjadę. Koniec paliwa. Więc czas na ekipę ratunkową. Czas wezwać nasz drugi pojeździk, który... czy on ma paliwo? No właśnie, musimy wrócić do garażu. The fuck? Nie tego gnoja! Kurde, nie ten mi się wziął co trzeba. Tego dziada. Dobra, jedziemy. Mam tutaj... No, ja wiem, trzeba chyba wziąć tą przyczepkę ze sobą, bo tylko ona będzie mogła mieć paliwo. Dlaczego tam ta przyczepka jest w powietrzu? Nie wiem. Dziwne. Dobra. I tutaj czuję zdecydowaną poprawę zwrotności tego pojazdu. Niestety, nie wiem, czy w tym garażu jest paliwo. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy paliwo. Mamy 600 punktów naprawy, ale
Nie mamy paliwa i po paliwo bym musiał sobie jechać aż tutaj. Oh shit. Kawał drogi. No dobrze, to w takim razie zrobimy tak. Ten ratunek przeprowadzimy już w następnym odcinku. Spróbujemy uratować Woto 79, naszym Woto 80. Będzie trzeba pojechać po paliwo, które jest ukryte tutaj. I będzie trzeba najlepiej chyba... A, tu są jakieś skróty, można by spróbować przejechać przez to błoto. Tutaj jest konkretna gleba, ona jest... Tu się można zakopać praktycznie od razu. I tu widzę, że są jakieś skróty od pierwszego garażu. To ciekawe, jakaś obsunięta gleba, nie wiem co to jest. Ale po paliwo by się trzeba było udać. No niestety teraz paliwa nie mam przy sobie i nie mogę uratować Woto 79, dlatego tę akcję zostawimy sobie na koniec. Jeszcze sobie wymyślimy jakiś inny test dla tego pojazdu, bo tak naprawdę mało tego testu tutaj było. Bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Aż do gry, gra ładuje się ułamki sekund. Od razu jedziesz, od razu masz fan, wbijasz do multika, wszystko działa, nie masz problemu, tak? A są takie gry, gdzie trzeba czekać, aż to się wszystko...